spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Marc-André Ter Stegen. Dalej w obronie João Cancelo wystąpi wraz z Sergim Roberto na bokach. Rafinha oraz Ferran Torres będą biegać przy linii bocznej. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Skład, w jakim zagra druga drużyna. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik, mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Sergi Roberto. Ferran Torres. Christensen. Sergi Roberto. Robert Lewandowski. Sergi Roberto. Barca ładnie buduje akcję. Są coraz bliżej bramki. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Decyzja sędzi. To był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. Gündogan. Christensen. Ferran Torres. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Sergi Roberto. Dobre podanie. Może być groźnie. Akcja przerwana. Spalony. A zanosiło się na to, że będzie ciekawie. Tak, groźnie się nam ta akcja zapowiadała, Tomku. No ale jak widać zbyt wczesne to wyjście do podania. Trzeba tu było trochę więcej wyczucia, więcej cierpliwości. Może następnym razem. Na pewno warto grać takie piłki. Dobrze, teraz Barcelona. Do bramki niedaleko. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Barca rozpocznie z autu. Sergi Roberto. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Rzut wolny, grany krótko. Szybkie podanie. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo, wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. I spokojnie broni to bramkarz. Sergi Roberto. Robert Lewandowski prowadzi akcję, może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Jednak spalony. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu.
Sergi Roberto. Ferran Torres. Ferran Torres. Nie daje sobie odebrać piłki. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Sergi Roberto. Ferran Torres. Faul, ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. To chyba wpadnie! No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Lewandowski, kibice ściskają kciuki i piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo rzucić intencje to za mało. Tym razem górą strzelec. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Ale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. A zatem rzut rożny dla ekipy Dumy Katalonii i okazja, by odjechać przeciwnikowi na dwa gole. Bez dośrodkowania tym razem. Rozumiem zamiar, była okazja podwyższyć prowadzenie, ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Kai Gündogan wykazał się czujnością, przejął piłkę. Jules Koundé. No nie wiem, czy tam był spalony. Jules Koundé. Gündogan. Dobrze, teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. I to by było tyle. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Woli grać bliżej środka. Dobrze blokuje teraz strzał. Co to było za kiepskie podanie? Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ferran Torres z piłką. Gündogan. Z piłką teraz Sergi Roberto. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Lewandowski. Ależ teraz zagranie w uliczkę.
Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Lewandowski ma teraz piłkę. João Cancelo. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Rozegranie ze stałego fragmentu. To była próba zaskoczenia bramkarza. João Cancelo. Piłkę dostaje De Jong. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Barcelona przyciska rywali. Od kilkunastu minut stwarza okazję za okazję. Prowadzą jedną bramką, ale wciąż mają znacznie więcej z gry i jak tak dalej pójdzie, powiększą swą przewagę. Poprzeczka, nie ma gola, piłka w grze. Rzuca teraz w szesnastkę. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Ten karny może pomóc powiększyć przewagę. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole, tak jak tym razem. 2-0, gramy dalej. Lewandowski. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Piłkę dostaje De Jong. Bardzo dobry, skuteczny blok. Skrzydło odkryte, tędy teraz rusza akcja. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Lewandowski. Nieudane podanie i przechwyt. Keita. Świetnie to zablokowali. Nic z tej wrzutki nie będzie. De Jong. Robert Lewandowski. Lewandowski może się przebić skrzydłem. Będzie bramka! I co? I jest! Prowadzą 3 golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Z piłką Sergi Roberto.
Robert Lewandowski. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. De Jong ma teraz piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Niesamowita okazja! Jest chorągiewka w górze. Nie cieszmy się tak szybko, ten gol nie będzie uznany. Co za rozczarowanie, jednak nie mają się z czego cieszyć. O wszystkim zadecydowały centymetry. Rafinha. Wciąż prowadzi piłkę. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. João Cancelo. Z piłką Robert Lewandowski. Jest! Kolejna bramka! Powiększają przewagę do 4 goli. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta 100% okazja. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać wślizgi. De Jong, João Cancelo, Lewandowski, cierpliwie teraz operują piłką, czekają na błąd drużyny przeciwnej, z piłką Robert Lewandowski, z powrotem do Lewandowskiego, Lewandowski ma teraz piłkę, Lewandowski ma piłkę, dobrze blokuje to uderzenie. Znowu blok! Świetnie funkcjonuje obrona. Przeciwnik nie odpuszcza. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Sergio Roberto. Rafinha. Lewandowski. Rafinha. Odgwizdany, spalony. No, ciekawe. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo 3 punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League mogą się przydać później. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efektu.